ponieważ jest przyglądałam się, to zakładam, że to jest pani. Przyglądałam się tobie i myślałam, co jest nie tak, już wiem, ty nie masz szyi. Więc moja pierwsza reakcja jest... Ty jesteś nienormalny. Tak nie robię. Zapomniałem włączyć znowu mikrofonu i się nie nagrało to wszystko takie mądre, co Monika powiedziała. W każdym razie będziemy mówić o hejcie w internecie i o tym, jak nie jak sobie z nim radzić, tylko jak my sobie z nim radzimy. To jest może najistotniejsze w tym wszystkim na naszych kanałach różnych internetowych. No a tak pewnie pod powierzchnią to jak się odważyć. Jak się odważyć? Mimo tych komentarzy. Nie musisz powtarzać po mnie. Więc żeby powróciła energia i entuzjazm po tym, jak się nie nagrało, to jest coś potrzebne. Możecie nam powiedzieć, jakiego napoju potrzebujecie do życia, bo Michał zdecydowanie ostatnio wkręcił się w kawę i nawet szykuje dla was niespodziankowo kurs. Tak się świetnie wkręcił w kawę. Tu linia graniczna pomiędzy zdecydowaną różnicą w tym, co jest w życiu najważniejsze, czy herbata, czy kawa przebiega. Możecie powiedzieć, co wy bardziej lubicie, czy jesteście tym kawa, czy herbata, z kim bardziej rezonuje wasza osobowość. Ładne, prawda? To są dwa różne pytania. Czy ktoś woli herbatę, czy kawę, czy mnie, czy ciebie? To jest to samo. W każdym razie jest tu tyle ludzi, bo to kilkaset tysięcy. Ale wiesz, że tam armia osy siedzi. Czyli wiesz, że armia osy tam jest. Przekrój społeczeństwa i możemy zobaczyć. To było ryzykowne pytanie, prawda? Jak napiszecie herbaty, to będzie mi po prostu przykro. To jest jedna z tych manipulacji, które się pojawiają w komentarzach. Jest mi po prostu przykro. To jest ogólnie manipulacja, która kasuje wszystkie pozostałe. Jest mi przykro. Granie na uczuciach. Odcinek powstał stąd, że zazwyczaj niedziela to jest moment, w którym wracamy ze wsi do miasta i wtedy też o 17 na kanale u Moniki, lepszym od tego oczywiście, który tak samo jak ten powinniście subskrybować. Wracamy i Monika wtedy po 17 odpowiada na wszystkie wasze komentarze, za co serdecznie dziękuję i dziękujemy. Nagle jak jedziemy, jest fajna atmosfera i w ogóle taka podróż i przyjemnie, jest fajnie, romantycznie. To w pewnym momencie się zaczyna ściemniać i są chmury i jest brak światła i niknie muzyka i jest taki dramatyczny nastrój i wtedy wiem, że pojawił się tam taki komentarz, który jątrzy, który psuje nasze rodzinne relacje i się tam pojawia hejt i jakiś komentarz i Monika się nim bardzo wtedy przejmuje i zastanawiamy się, co z nim zrobić, z tym kimś. Wiecie, że on przesadza, nie? Jakby dla tych osób, które nie znają Michała, musicie wiedzieć, że jego trzeba podzielić przez 10. Serio, przez 10. Faktycznie jest tak, że ja, mimo że działam w internecie jako twórczyni od 2 lat, to nadal jeszcze niektóre komentarze potrafią mnie dotknąć. To są zazwyczaj komentarze dotyczące mojego wyglądu, ale nie stylizacji, dlatego że o tym jestem gotowa dyskutować, ponieważ wiem, że jednym się podobają paski, innym się podobają kropki, jednym się podobają buty takie, innym takie i to jest jakby absolutnie naturalne, że nie każda moja stylizacja wszystkim pasuje i to jest okej. I dyskusja wokół tego tematu, który jest moim tematem profesjonalnym, jest super. Natomiast zdarzają się po prostu komentarze, które dotyczą stricte mojego wyglądu i mimo tego, że ja bardzo dużo pracuję nad samoakceptacją i bardzo lubię moje ciało i tak dalej, to one jednak bolą. A może właśnie dlatego, że ja swoje ciało lubię, to jak ktoś je atakuje, to tym bardziej mnie to boli. Jak ci ktoś mówi, że no, stylizacje są super, ale masz dużą głowę. Nie wiem, jakoś chyba o głowie mi nikt nie powiedział, tylko o czole konkretnie, nie? Że Boże, co to za czoło? Nawet nagrałam o tym odcinek, no bo dostawałam, jak nie miałam grzywki, to dostawałam tyle komentarzy na temat tego, dziewczyno, zrób grzywkę. I między innymi dlatego, mimo że chciałam mieć grzywkę, to jej nie robiłam po prostu na złość wszystkim. Żeby to moje czoło było widać, bo grzywka nie jest po to, żeby zasłaniać czoło, to jest po prostu też element stylizacji, więc że za wysokie czoło, to pierwsza rzecz, a druga rzecz chyba o piersiach też bardzo często, że obwisłe, że za duże, że jakieś śmakie je i owakie. Piękne są, nie mówcie tak. Moim mężem przepraszam, ja się zawsze gapię. Zawsze tak mówić.
Właśnie chodzi też o to, że czasami to nie jest obiektywne zupełnie. Czy, to w ogóle czy coś jest duże, nie ma czy małe, czy coś. Tylko jest to po prostu złośliwe, albo jest to przeprojektowanie swoich własnych kompleksów na kogoś. Z tym, że mój pierwszy faktycznie odruch jest taki, żeby zbanować. Właśnie, żeby... jaki jest twój pierwszy odruch, Moniko? Ja się bardzo szybko denerwuję. Więc myślę sobie, wywalam z mojego kanału, po prostu ban. I ja bardzo lubię bany rozdawać. Teraz przynajmniej jest tak, że nie robię tego od razu na pierwszym odruchu, tylko rozmawiam i się zastanawiam. Ale i tak rozdaję bany, jeżeli ktoś trzeci, czwarty raz jest złośliwy, nic do niego nie dociera. Myślę sobie, po co ja mam w ogóle się tym tutaj zajmować. To jest mój kanał i ja ustalam zasady. Tym bardziej, że po prostu też uczę, jak komunikować się w taki sposób, między innymi stylistki uczę, jak komunikować różne rzeczy w taki sposób, żeby nikogo nie urazić i w taki sposób, żeby faktycznie doceniać to nasze ciało, niezależnie od tego, w jakim jest rozmiarze, jak wygląda i tak dalej, tak? Więc dobra, nie rozdaję banów, ale właśnie staram się pokazywać, że to, że my jesteśmy niemiłe dla innych, świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak bardzo nie lubimy siebie. I że warto pracować nad samoakceptacją, na przykład z moją książką, styl bardzo osobisty. Warto pracować nad samoakceptacją, bo wtedy przestajemy mieć ten niesamowicie mocny pociąg do tego, żeby każdej dziewczynie po prostu w internecie powiedzieć, co jest z nią nie tak. Bo geneza tego odcinka sięga faktu, że tu próbujemy też oprócz przenikliwej merytoryki na tym kanale, to próbujemy zachęcić, żeby ludzie sobie, żebyście sobie robili zdjęcia i kręcili wideo i tak dalej. A ja wierzę, że to jest główny bloker, że właśnie się zastanawiam, o nie, bo ktoś powie, że mam odstające ucho, albo że z tej strony mam inne włosy, albo nie wiem i tak dalej. Więc próbujemy sobie z tym poradzić, ale są tu jakby moim zdaniem ekstremalnie różne dwie szkoły radzenia sobie ze złymi komentarzami i hejtem w internecie. Czy ja w ogóle zauważam to właśnie jak szkole stylistki, że dziewczyny są super i merytorycznie po kursie są przygotowane i lubią swoją pracę i tak dalej, ale nie chcą być w internecie właśnie dlatego, przez tą blokadę, co ludzie powiedzą. I moim zdaniem jakby praca nad tym polega na tym, żeby po prostu mimo tego strachu i mimo tego, że te komentarze się na bank wydarzą, bo nie będziemy tu ściemniać, że nie, im większy będzie zasięg, tym więcej takich komentarzy, z wielką odwagą wychodzić na arenę, jak w książce Brené Brown, z wielką odwagą, którą masz, ale nie przeczytałeś. Mega. Ja natomiast bardzo, bardzo polecam, dlatego że im więcej ja się pokazuję, tym częściej po prostu mam to w dupie, co ludzie piszą, że jestem jaka jestem, jakby jestem świadoma tego, jakie mam mankamenty, okej. Są rzeczy, z którymi nic nie zrobię, nie wiem, nie spiłuję sobie czoła, na przykład, żeby było mniejsze. Bardzo mam taką wrażliwą skórę, że od razu się robię czerwona i tak dalej. I to też jest okej, no taką mam skórę, też z nią nic nie zrobię. Jest piękna, aksamitna. Dziękuję, ale wiesz, że po prostu jak się denerwuję, no to od razu tak, wszystko widać. Albo nawet nie chodzi o to, jest po prostu, są lampy tu czasem, tak, jest ciepło. Tak. Nie każdy jest taki gruboskórny jak ja, opalony, więc zrobić się od razu no, czerwona skóra, bo ona się męczy. Tu jest 600 stopni, nie widać tego. No, więc myślę, że trenowanie tego i wychodzenie to jest jedyny sposób na przezwyciężenie tego strachu. Jeden z. Bo ja pamiętam, jak jakaś dziewczyna w twojej grupie SOS Pogotowie Stylizacyjne OS napisała, jak była jakaś taka drama, dyskusja i dziewczyna się zastanawia, o Jezu, ja czegoś tu nie mam, grzywka nie taka, coś tam, biust, dekolt, paznokcia nie takie. I tam dziewczyna wtedy napisała, że ona nie ma czegoś w każdym razie, że ręki nie ma, czy coś w tym stylu, jakieś takie dramatyczne zupełnie. Znaczy to była taka historia, która po prostu zawsze mnie wzrusza. To była na innej grupie, gdzie ćwiczyłyśmy to moje wyzwanie 30 dni komplementów. No i dziewczyny miały się komplementować i miały z tym ogromny problem, żeby codziennie wymyślić jeden komplement dla siebie. Aż pewnego razu do naszej grupy dołączyła dziewczyna, która przeżyła pożar i nie miała połowy ucha. Właśnie, ucha. I ona napisała w tak wspaniały sposób, że najważniejsze jest to, że słyszy i że przeżyła. Że to był trochę jak taki
plaskacz mocny dla każdej z nas po prostu. Z czym wy macie problemy, ludzie? Wymyślający. Ja oczywiście nie umniejszam, no bo każda z nas ma kompleksy, mierzy się z takimi problemami, jakie ma. Ale jest to perspektywa zupełnie inna. Natomiast to totalnie zmieniło perspektywę. Totalnie zmieniło perspektywę z narzekania na wdzięczność, ale no nie każdy to przepracowuje, tak? Nie każdy nad tym pracuje i wiadomo, że również w życiu normalnym, aczkolwiek nikt nam w twarz niektórych rzeczy nie powie, ale w życiu normalnym też, takim offline, też się spotykamy z komentarzami, które są totalnie nieproszone, nie? Rzadziej, ale są. One są takie bardziej ukryte, bardziej takie szpilki, bo nie można od razu powiedzieć komuś, że ma dużą głowę. Ale masz brzuszek, ale... przestałaś chodzić na basen? Tak jest. A tu też ktoś tak napisał ostatnio. Czy duży brzuszek? Ja powiedziałem, że nie, no dietę mamy to samo, to nie ciąża. Nieważne. Ale to było o ciąży, ktoś zapytał, czy matka ma brzuszek. A to było akurat miłe. No w każdym razie to jest jeden ze sposobów, bardzo mądry sposób radzenia sobie z komentarzami i internetem i tym, co tam do was ludzi... Empatia, czyli pamiętanie, empatia. Że ten, kto pisze, tak naprawdę pisze o sobie. Ja również mam empatię w komentarzach. Ale mniejszą. Ale powiedział ci ktoś, że jesteś brzydki. Tak. Naprawdę? No oczywiście, na Instagramie. Kto? Jest tam Grzesiek, czy jakoś tam się nazywa, i zawsze mi pisze coś takiego. Ale chłopak? Oczywiście. Jak dodaję jakieś zdjęcie, to Grzesiek tam zawsze... Ale jest, bardzo go lubię, bo on generuje ruch na moim koncie, zwiększa zasięg, jestem pragmatykiem. Lubię to, a też wydaje mi się, że przez to, że jestem tak rywalizacyjny, to nigdy nie odpuszczę nikomu i nigdy nikogo nie zbanuję. Zawsze przekuję to korzyść dla mojego wzrostu w internecie. W każdym razie on tam zawsze pisze, ale masz mujową koszulkę, umyłbyś może włosy, albo i coś w tym stylu. On zawsze tak pisze, zawsze na każdym moim komentarzu, uwielbiam go, jest cudowny, bo zawsze mogę liczyć na ten jeden komentarz, jak już nikt nie napisze, to Grzesiek jest tam. Uwielbiam. Ale co... to go nie było. I właśnie jest mi przykro. Jest mi przykro. Grzesiek, gdzie jesteś? Michałowi nie ma kto powiedzieć, ale że coś jest nie tak. Bo ja mu zawsze odpisuję i on później tak się ucieszył, że ktoś mu odpisuje, bo właśnie często to są atencjusze. Ludzie, którzy przychodzą z hejtem na wasz kanał, na cokolwiek, to są atencjusze. Oni potrzebują, to ich napędza, więc jak napiszą, że super, robisz zdjęcia, ale masz krzywe zęby. O, to jest typowy hejt. What the fuck? Co, jak to ma jedno do drugiego? Chodzi o to, żeby hejtować. No taki jest internet, tacy są ludzie. I on... Tak się ucieszy chyba, że ja mu zawsze coś odpisuję. Najczęściej coś głupkowatego, żartobliwego, tak żeby go dojechać, ale na miło. I on zaczął pisać do mnie miłe wiadomości później na Instastory. To jest bardzo fajny przykład. Moje podejście jest takie, że trochę tak działa internet. On jest trochę różny od rzeczywistego świata. To trochę jest odzwierciedlenie tego, jak kiedyś się mówiło. Nieważne, jak o tobie piszą, ważne, żeby pisali. Chcąc, nie chcąc, internet polega na tym, że im jest więcej komentarzy, treści, interakcji, tym algorytmy, które są ukryte w Instagramie, YouTubie głównie, pchają wasz content wyżej, bo widzą, że coś się dzieje, jest zainteresowanie, piszą, to pokażmy to większej publice, zobaczmy, co się stanie. Bo ja zawsze odpisuję, nigdy nie banuję, nigdy nikogo nie usuwam, możecie hejtować, zapraszam. Ja właśnie bym się bała go hejtować, bo on odpisuje zawsze takie dojadę. Rzeczy. Kiedyś mu zajrzałam przez ramię, jak odpisywał pod naszym filmikiem o ślubie. I chyba któraś pani napisała, to jak tak bardzo nie chciałeś brać ślubu, to co, żona cię zmusiła? A on jej pisze, nie, księgowa. Szachmat! To, co ja próbuję akurat z tego zrobić, to żeby to była zabawna sytuacja, żeby też pokazać ludziom, że to, że ktoś ci napisze, że masz dużą głowę, krzywe zęby, to de facto, jak się to sprytnie zorganizuje, zaraz wam powiem w jaki sposób, to do tych osób prędzej czy później wróci i tylko te komentarze śmiesznie wyglądają. Jak ktoś nie ma odwagi, to najczęściej usunie później ten swój komentarz, tak jak Grzesiek czasem robił, Grzesiek nie rób tego nigdy. Albo pozostałe osoby będą mu pisać, więc chcąc, nie chcąc, i tak rośnie nam ruch w internecie i YouTube'owi, i Instagramowi się to bardzo podoba. To jest mój sposób radzenia sobie z tym. Mój ulubiony komentarz to jest chyba ten, jak kiedyś, nie wiem na czym, jaki to był filmik, ale pani ci napisała, ponieważ jest przyglądałam się, to zakładam, że to jest pani. Przyglądałam się tobie i myślałam, co jest nie tak, już wiem, ty nie masz szyi. I jak ty byś, Monika, odpowiedziała na taki komentarz? Co byś zrobiła w takiej sytuacji? Ja w takiej sytuacji najpierw się zastanawiam, czy mam szyję, czy nie. Później myślę sobie, mam szyję. Może nie jest to najdłuższa szyja na świecie, ale moim zdaniem całkiem normalna szyja.
A później sobie właśnie myślę, że odpiszę tej pani, że wiem, że ona siebie nie lubi, bo jak musi takie rzeczy pisać w internecie, to znaczy, że siebie nie lubi i że może by przeczytała moją książkę www.stylbardzoosobisty.pl. To ja, to i to jest win-win. Jest bardzo ładna, poprawna politycznie, bo ty jesteś poprawna politycznie i miła. Nie i... zawsze. Ale w większości to szanujemy. To jest, jak jesteśmy teraz w korpo, to jest taki case study, bo to jest dawno temu komentarz, pół roku temu, i ja sobie wyciągnąłem nasze odpowiedzi i chciałem porównać te dwie szkoły. I ty faktycznie napisałaś: dzięki za komentarz, zastanów się, co mówi to o tobie, czy jesteś dla siebie wystarczająco dobra, czy mówisz do siebie miło. I to było piękne, bo nawet tam ktoś polajkował parę osób. Ja z kolei odpisałem: nie będę, bo tu pominę. Jeśli kamera wskazuje na buty, użyłem tu imienia, to musisz poczekać chwilę, aż dojdziesz do góry. Mam nadzieję, że pomogłem. Szachmat! Nie jest to zabawne? Jest. Kochani, jesteś bardzo zabawny. Twoje żarty są bardzo ważne, zabawne. Ważne jest to, że się sami śmiejemy, śmiejecie ze swoich żartów, bo jak nikt inny się nie zaśmieje, to przynajmniej jest jakiś punkt. Tak bym to zakończył. Ślub w spodenkach to dopiero stylizacja. To mnie bezpośrednio dotknęło. Dlaczego? W sensie, że nie, że mnie to dotknęło, tylko że to było w moją stronę skierowane. Ale może ktoś, komuś by się przykro zrobiło, no. Że w sensie, że się źle zestylizowałem. Grażyna, dobrze się zestylizowałem. Napisałem tam, że bardzo by było ciepło mi w wełnianych spodniach, bo tam było 40 stopni. Ale u niej w Sosnowcu nie jest, no. I... Co ty masz do tego Sosnowca? Bo pracowałem tam długo, okej, nie wracajmy do tego. Naprawdę, na uczelni. Zakładam, że nie wiesz, kim jest Marina Abramowicz. Ja nie wiem, kto to jest. No i dobrze, bo właśnie chodzi też o to, bo jakby z niektórymi komentarzami jest tak, że one nie są wprost jesteś głupi. To są te bardziej wymyślne komentarze, żeby są takie, dojechać cię, żebyś już wiedział, że... Owinięte w bawełnę, nie? Tak. I... Czyli jesteś piękna, ale... To jest też takie zwykle zawoalowane, że jeśli na przykład zajmujesz się ubraniami, to na pewno nie wiesz, kim jest Marina Abramowicz. Pewnie to jest żona tego miliardera od Chelsea? Nie. Też gra w piłkę? Nie. Mega fajna dziewczyna. Artystka jest to. W każdym razie takie pytania zazwyczaj świadczą też o tym, kto pisze. Tak, mam tak duże ego, że ja wiem, kim jest Marina Abramowicz, a ty na pewno nie. Bo ja jestem tak wykształcona i tak zajmuję się wysoką sztuką, że ja to wiem. Jakby różne te komentarze gdzieś tam się pojawiają. Ja bardzo długo i dalej się mylę, mimo że raczej operuję poprawną polszczyzną. Bardzo często mówię ubierać zamiast ubierać się. I po prostu zawsze mi ktoś wytknie, że tego się nie ma. A może teraz też coś pomyliłam, nie mój wiem. Mój język jest tak ubogi, chłopski, polski. Nazywam się Wyrobek, jestem z tego dumny. To w trzeciej rodzinie dopiero była arystokracja. Pokoleniu. Więc faktycznie porównując się do ciebie, jakim ty tu językiem operujesz i władasz, to czasem mi jest przykro. Ale ja też robię. Ja też robię błędy i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie ja nie potrafię w sobie wyrobić, ja też nie mam takiego poczucia humoru jak Michał, ja jestem raczej śmiertelnie poważna i dopiero jak jestem bardzo zmęczona, to zaczynam się głośno śmiać z głupawki po prostu, ale normalnie jestem śmiertelnie poważna, więc jak ktoś pisze mi komentarz na temat mojego brzucha, ud, celulitu i tak dalej, to ja to odbieram śmiertelnie poważnie. Michał zupełnie w drugą stronę. Mam to gdzieś. Czy ja mogę powiedzieć coś merytorycznego? Czy to już jest ten moment? Możesz. Bo nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, to może być kontrowersyjna treść, ale ja się nauczyłem tego, studiując coś takiego kiedyś jak NLP. Może słyszeliście, może nie, źle to się kojarzy, co nie? Ale teraz już tego nie robisz przecież. Nie robię tego, ale kiedyś, bo to się kojarzy z takimi trochę, z taką agresywną sprzedażą i tak dalej. I manipulacją. Manipulacją. Natomiast nie do końca, bo to bardzo jest ciekawa nauka oparta o lingwistykę tak naprawdę, która polega na tym, że zawsze każdy komentarz durny i durną odzywkę z sali możesz skasować, zdeptać, zniszczyć i wyjdzie na twoje, a po to mi to było, bo byłem
prawdziwym, porządnym pedagogiem, wykładowcą, nauczycielem. Więc sobie zacząłem to czytać, no bo zawsze się zdarza, właśnie jak to ty mówisz, wychodzisz na arenę, czyli jest tam kilkadziesiąt, kilkanaście osób i jak nie masz pewności siebie wyrobionej i warsztatu, że zawsze kogoś możesz dojechać, to jest moja szkoła, Moniki zupełnie nie, ale moja szkoła jest taka, że właśnie odezwij się, to zobaczymy co wtedy, to wtedy... I już widzicie, kto ma gorzej w tym związku. W każdym razie zawsze ktoś się może zgłosić i powiedzieć: ale durny różowy t-shirt, no i wszyscy wryk wtedy, nie, na tej sali, a ty stoisz na środku i co? No i ci głupio, nie? I jak nie zareagujesz w pierwszym rzucie, no to jest po tobie i jakby jest ciężko z tego wtedy wybrnąć, więc się nauczyłem agresywnych odzywek, które kasują takie wszystkie pierdoły, jak to nazywam. I z tym akurat... No dobra, no jak ktoś mówi, ale masz ohydny różowy t-shirt, to co ty mówisz? Sam na drutach robiłem. A. No ale do tego o to chodzi. Też trzeba mieć jakąś taką właśnie wyrobiony, szybki refleks. A to jest trening, nic więcej. To jest tylko i wyłącznie trening, ale jak już o tym mówimy, to ja sobie poszukałem, nauczyłem się, przypomniałem. Ale jako narzędzie bardzo ciekawe, metamodel się to nazywa, to co teraz zrobiłem. Czyli ty masz jakieś wyobrażenie, że coś powiesz i to na pewno jest prawda, ja ci to skasuję. I już jesteś w dupie, już po prostu ta odzywka donikąd cię no, nie ale doprowadzi. Ja mam zawsze takie odzywki na schodach dopiero, mogłam mu to powiedzieć. Dlatego to trzeba ćwiczyć, praktykować ze swoim partnerem, sprawdźcie, czy jesteście gotowi na rozwód. W każdym razie ten metamodel ma takie trzy elementy właśnie osunięcia, generalizacji, z którymi sobie radzi. Mogę wam to tu wstawić, ale czyli właśnie... Czyli na przykład jak jesteś mówi, głupi. Wszyscy mówią, że jesteś głupi. Skąd wiesz? Kto tak powiedział? Kto to jest wszyscy? Powiedz, daj mi nazwisko, ja ci powiem. A zawsze to, co mówi Janek Kowalski, jest prawdą? Jak powie, że masz to będzie i na tym to polega. Dalej idąc, jest coś takiego, co się nazywa model grecki. I okazuje się, bo to był część pracy mojej magisterskiej, że Arystoteles, Platon i kto tam jeszcze, Sokrates, oni byli tak głęboko w logice i nawet jeśli chodzi o konstruowanie zdań, tak logicznie się temu przypatrywali, że słynęli z tego, że zawsze każdą głupią pierdołę mogli jakiś komentarz zbić z pantałyku właśnie w taki sposób. I ten metamodel jest stamtąd. Czyli jak coś powiesz, to oni w tym zdaniu doszukają się jakiejś głupoty i ci coś nieścisłości. Jakieś nieścisłości, jakieś generalizacji albo jakieś źródeł, które nie są prawdziwe. Odpowiedzą ci na to i ty nie jesteś w stanie tak szybko tego przetworzyć, żeby odpowiedzieć czymś sensownym. I tak naprawdę jest po tobie, bo robisz siebie durnia, no i już drugi raz nie spróbujesz podejść do takiego chłopa. No, bardzo ciekawe. Bo jak próbujemy kogoś zhejtować, to nasz mózg układa sobie całą strategię. Jak powiem to, to co się teoretycznie i na pewno stanie. I jak ktoś ma skilla i te wszystkie umiejętności, które wam tu powiedziałem, to wie jak na to zareagować i nagle cała ta strategia się sypie i już jest po tobie. Odeszło się od tego właśnie dlatego, że się to kojarzy z tanią sprzedażą MLM-owską. Czyli MLM opiera się na NLP, żeby ci tłuc do głowy i ty kupujesz ten garnek. Mnie się to kojarzy ze szkołami uwodzenia. Też, dlatego właśnie to się przestało być modne. Było modne chyba w 2010, ale później te wszystkie sztuki uwodzenia i sprzedaż garnków spowodowała, że NLP się tylko z tym kojarzy. A jest tam dużo ciekawych narzędzi, żeby właśnie odpowiedzieć na jakiś zacny komentarz w internecie, jeśli wam przeszkadza. Okay. Ale są też dwie szkoły ciekawe, nie? Przedstawiliśmy takie perspektywy. Czy ja kawa, herbata, empatia, miłość, ja samoakceptacja, agresywny komentarz, kasujący hejt. Znaczy wiecie, no ta empatia to też nie jest jakieś takie, to nie jest standardowa odpowiedź, bo standardowa odpowiedź to jest obrażenie się za to, co się usłyszało. Albo panika, ucieczka, wyparcie. Tak. No, nie no, empatia, w Estonii się uczy empatii na lekcjach w szkole, osobny jest przedmiot, bo tak to jest ważne i tak to jest trudne, żeby się wczuć, co tam ta biedna duszyczka ma, że taki komentarz musiała napisać. No tak, to moja szkoła. Dajcie znać, z której jesteście szkoły. Ale albo jak dojechać go, żeby na twoją korzyść się obróciło. To jest moja empatia według Michała Wyrobka. Także piszcie, hejtujcie, a tylko mnie. I subskrybujcie, i bawcie się dobrze, pijcie kawę albo herbatę, w zależności od tego, czy bardziej lubicie mnie, czy Monikę, bo mi będzie po prostu przykro. Do zobaczenia. Do zobaczenia.